Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, zaczynamy turniej szachowy. Pierwszy turniej szachowy pana Szachusia. Szwajcarski, 9 rund, 3 minuty plus 0 sekund na zawodnika. Aby wziąć udział w tym turnieju, należy dołączyć do klubu. I będziemy ten turniej niedługo już rozpoczynali. Tu sobie wkleję, od razu zobaczymy. Tak jest. Mamy 73 graczy aktualnie, więc jest całkiem spora liczba. Bardzo dobrze. Syneczku, idź do mamusi teraz. Chodź, mamusiu, proszę. Chodź, kochanie. Mamy 8 minut do rozpoczęcia turnieju. 74 osoby, więc całkiem spoko. Oglądałem wczoraj, tak, mecz Nakamury z Wasilem Legrawem. Tak, mały Szachuś przyszedł, zgadza się. Zgadza się. Witam cię, Seba. Seba, witam cię. Powodzenia też wszystkim. No, ciekawy format. Pierwszy raz na Licza się gramy coś takiego. Także myślę, że będziemy się dobrze bawić. Ciekawe, czy pęknie setka. No 75 osób, niby w klubie jest ponad 300, ponad 300, 300 dobrze liczę, zerkam, tak, 340 osób, no ale widocznie nie wszystkim pasowało, no ta poranna godzina może nie być dla wszystkich ok, znaczy poranna już w zasadzie, południowa godzina. Witam cię tury na tory, witam wszystkich serdecznie, za chwilę się będziemy dobrze bawić. Macie dzisiaj szansę, duże szanse mnie ograć. Widzicie, jak grałem rozgrzewkę? Fatalnie, fatalnie. Leviton Cup? Co to jest Leviton Cup? Nie wiem, o co chodzi. Ale pewnie nie będę grał z braku czasu. Co by to nie było. Chyba, że się zepnę, jeżeli coś jest. Nie wiem, co to jest, także musiałbym zerknąć. Moi drodzy, już analiza o 11, przed 11 wrzuciłem analizę jednej z partii Nakamury i Francuza, także zapraszam. Zapraszam, jak ktoś ma ochotę. Słaba pora, ja też się zapisałem, ale żona przypomniała mi właśnie o innych obowiązkach. No, testujemy różne godziny, niedziela, 12, no nie wszystkim pasuje, ok. Dlatego też robię turniej troszeczkę krótki, bo 9 rund, 3 minuty plus 0 to będzie nam trwało 6 minut, 6 minut razy 9, 45, ojejku, co ja gadam, godzinkę gdzieś mniej więcej to będzie trwało, no. Więc to jest dosyć szybki turniej. No się popisałem teraz matematyką. No nieistotne. Mamy niedzielę. Słuchajcie, godzinka, no niecała nawet, więc to jest taki szybki turniej, no. Więc nie będziemy tutaj nie wiadomo ile siedzieć. Jakiś świąteczny turniej na Liczesie rosyjski klub z arcymistrzami organizuje, bo o tym głośno jakiś tydzień temu. Aha, okej. Dzięki za info, Michale. Tak, turniej jest dla wszystkich, zapraszam. Tak jest, Iron Fighter. Fajny masz znaczek przy swoim niku. Nie ma sprawy, Szpaku, za analizę. Bardzo ciekawa partia zresztą, fajnie, że podesłałeś. Bardzo proszę, tutaj Pulchny, nie śpi. Proszę, ja będę wklejał również. Link do... Trzeba się najpierw zapisać do... Kliknąć, żeby być w klubie i jak już jesteś w klubie, możesz zagrać w turnieju. Ta odznaka jest za Glitchcon. O co chodzi? Do mnie musicie po polsku, bo ja tych nowości to tak słabo ogarniam. A więc też nauczę się chętnie tych takich ciekawostek technologiczno-szachowych, że tak się wyrażę. Treningowe konto. Któż założył takie treningowe konto? Nie dowiemy się niestety. Szkoda, może tu jest jakiś odnośnik. Aha, odnośnik z partii. Fajnie, fajnie, z Agardem wygrana. Agardem. Fajnie, jest nas 83 osoby aktualnie, super.
A dziękuję za pozdrowienia. Pozdrawiam również pana Romana bardzo serdecznie. Zdrowia życzę. Z meczu z Paski Petrosjan 966. Też fajna analiza. Niestety padł mi YouTube i nie mogę tam wkleić. Myślę, że bo teraz robię serię Mistrzów Świata. Analizy Mistrzów Świata były już dwie. Steinitz i Lasker. Nie, Laskera chyba jeszcze nie wrzuciłem. Ale mam nagrane Laskera i Capablancę, więc to wjedzie i potem będę kolejnych omawiał. Na razie po jednej partii, a potem już sobie będę wybierał, więc myślę, że do Petrosjana i Spaskiego też tutaj zajrzymy w tej partii. Jeśli będziesz miał ciekawą partię, jak najbardziej można podsyłać, tylko nie obiecuję, że ją przeanalizuję. Od razu mówię. Ale chętnie zobaczę, bo też nie jestem w stanie grzebać w internecie i szukać tych partii ciekawych, bo wiadomo, a jak ktoś ma jakąś na oku partię, na pewno będzie łatwiej. 86 osób. No, zawsze te 100 osób byłoby takie sympatyczne, prawda? Ale i tak się cieszę, że jest nas tak dużo. Pewnie jakby turniej był o godzinie, powiedzmy, 18, no to może byłoby nas więcej, ale myślę, że o tej godzinie 12 też jest nas sporo i dużo. Także fajnie. Tutaj jeszcze wkleję na czacie, na liczesie link do transmisji, jakby ktoś miał ochotę posłuchać mojego biadolenia. Już wklejam. Dziękuję Ci za followka. No ten live taki tu się odhaczył, może nie można linków wklejać. Dobra, nieistotne. 88 osób, no to 9 dych może pęknąć. Dajmy na to. Chociaż w Szwajcarze nie można się dopisywać, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to macie już niecałe 3 minuty, 2,5 minuty, bo już później nie będzie można dołączyć. Dzięki serdeczne za followy. Tak, no wszyscy analizują partie Mistrzów Świata, ale są inne też ciekawe. Oczywiście, czy Korczno, ja, czy różnych tych Bronsteinów i tak dalej. Jasne, no zdążymy wszystko na pewno. No ale tak sobie postanowiłem. Postanowiłem sobie, że tutaj jeszcze raz wklejam link do turnieju, jeśli ktoś ma ochotę. Wcześniej trzeba dołączyć do klubu, a to może pulchnę jakbyś wkleił na ostatnią chwilę jeszcze. Witam cię, witam, hej, 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 siemka, fajnie, że Szwajcar tym razem. Tak, no właśnie chciałem coś nowego spróbować, dlatego też klub trzeba było otworzyć, koniecznie. Pół punktu jest za nieobecność, a to Michale nawet nie wiem, nie orientuję się, no uczymy się, uczymy się. No i za chwilę rozpoczynamy zabawę. Jest nas na transmisji prawie 70 osób. Świetnie. I za minutę rozpoczynamy turniej, moi drodzy. 90 ludzi. Superancko. Superancko. Może jeszcze jakimś cudem te 10 osób dołączy w ciągu minuty. Oj, małe szanse. What? To już się rozpoczął turniej, słuchajcie. Niespodziewanie. No dobra, powodzenia. Nie spodziewałem się, że to. Zaraz, to minutę przed tym już się rozpoczęło. No okej, trzeba grać. D4, jedziemy. Pamiętajcie, że tu nie ma czasu dodawanego. Trzeba grać w szachy szybko. Szybko trzeba w szachy grać. Cześć, maksymalna moc. Witam cię, Macieju. Dobra, tu spróbujemy tego skoczka machnąć. Taki przerzut na C7, tu skoczek na D7, jakiś B5. Spróbujemy.
Dobra, gdzie powiedziała A? A6, B5, takie są plany. Cześć, Malkoid. Malkolid, przepraszam. Dobra, to wracam z powrotem i na B4 się uplasuję. Pamiętajcie, trzeba grać szybko, 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 bo tutaj czas będzie odgrywał najważniejszą rolę chyba w tym turnieju. Tak sobie zagramy trochę inaczej, może tak, spróbuję wymiany hetmanów. Próba nieudana. To H5 tutaj na G4 się uplasuje. Może najpierw tak. Czy wymieni mi tego skoczka? Zobaczymy. Chyba jest nas 90 osób. Fajnie. Ale runda tak wystartowała znienacka. Dziwne. Dobra, strzał. No weźmiemy tego pionka koniecznie. Wracamy. A6. Pionek zdobyty. Albo B6 może będzie lepszy. Niech będzie B6. Odważne, odważne posunięcie. H5 pewnie będzie chciał. No, bijemy. Tutaj taki szach na K7 nic nie daje. Król H8 się bezpiecznie tutaj czuje. Mogłem też wtrącić na G4. Faktycznie. Więc jeszcze raz tak. Tutaj groziło bicie. No, jestem, słuchajcie, dzisiaj niedzielnym graczem. O, przeciwnik podstawił hetmana. I wierzę. Świetnie. Świetnie dla mnie. Niksur, no, dziękuję ci serdecznie. Lecimy dalej, moi drodzy. Czekamy, aż skończą się wszystkie partie. Jest 95 osób. Fajnie. Fajnie, że jesteście. Dziękuję Igoras za followa. Tak, tak, tutaj piszecie, że ktoś dołączył po rozpoczęciu pierwszej rundy i dostaje pół punkta. No to jest, myślę, w miarę uczciwe. To jest, myślę, że uczciwa sprawa. Jeszcze chyba można dołączać w takim razie, więc tak, 95 osób, super. Czy pęknie 100? Nie wiem. Trzeba by było jeszcze raz może... Słuchajcie, wkleję linka, jak ktoś ma ochotę dołączyć do klubu, to bardzo proszę. I jeszcze jest szansa, jedna runda mniej, to myślę, że nie jest jakaś tragedia. Tak, plusy Szwajcara po pierwszej rundzie. No zgadza się. No tak, to liczy, no liczy, tak, to się zgadza. Szwajcarze, punkty są bardzo ważne. Cztery gry do końca. Zerknijmy na tutaj wojarze. Tury na tory, proszę bardzo, z wojakiem 9-6. No, na sekundach grają panowie. Kto ma szybszą mychę? To trzeba wykonywać posunięcia deklarowane koniecznie. No, tury na tory, widzę, zawodowiec. No tak, tutaj już jest łatwo. Zbieranie pionków. Oczywiście. I matujemy.
Dwoma hetmanami może się uda. Tak, najłatwiej. Dokładnie. I te hetmany sobie idą w bok bez żadnych problemów. No, gratulacje, bardzo ładnie. Okej. Jedna partia do końca turnieju. Jest chyba 20 sekund przerwy od zakończenia rund. Tak, dokładnie. I za 20 sekund niecałe runda numer 2. Słuchajcie, szybko leci. Można kiedyś zagrać jakieś, powiedzmy, jakiś maraton zrobić szwajcarski, jakieś, nie wiem, co wy na to, może jakąś kołówkę 100-rundową. Są fajne pomysły, no, tylko nie w Sylwestra. Jakiś czas trzeba znaleźć fajny, żeby się pobawić. Igoras, o, w nowy rok, ale nie wiem, czy ludzie wstaną rano. W nowy rok. Wieczorneusz, wieczorneusz. Startujemy. No coś pomyślimy, może w nowy rok faktycznie od godziny jakiejś takiej 16, 15 jakiś maratonik można zrobić. Kurczę, blady, tylko nie będę miał sprzętu przy sobie, bo nie będzie mnie w domu. Ale pomyślę, co by tu zrobić. No tak, nalszachiści chyba nie chorują aż tak mocno. Miejmy nadzieję. Dwadzieścia rund, 10 plus 5. Też jest opcja, jasne. Tu podstawiłem, goniec na C3 wchodził. Pomyślimy, pomyślimy. Ale wiecie, te szachy szybkie, błyskawiczne, one są takie atrakcyjniejsze troszeczkę. Można sobie więcej partii rozegrać. 10 plus 5 zawsze można sobie pograć z kimś, prawda? Tu zagrajmy. No pomyślimy, pomyślimy. Sprawa jest otwarta, zobaczymy. Pyk. Przypominajmy, grajcie szybko te partie. Czas tu jest ważny. Tutaj czas jest naprawdę ważnym elementem w tym turnieju. Tak, zagrajmy. A, tu mi po prostu to może rąbnąć. No i czarne stoją dobrze. Tak. A, i biorę skoczka chyba. Tak się szczęśliwie złożyło. Dziś z moim myśleniem nie jest najlepiej. Tak jak już wspomniałem, troszeczkę mniej widzę. A jednak nie. A jednak nie. Proszę bardzo. Chyba hetmanem trzeba tutaj to tak. Zwiążemy. No jest oczywiście taki ruch C5 lub A5. Dokładnie. No zbije. Nie, nie stoi to dobrze dla mnie. Czarny ma dobrą pozycję. Chyba. Tak grzecznie zagramy. Cztery jakieś chyba trzeba grać chyba. Oj, pionek poleciał. Słusznie. No te Szwajcary mają swój urok. Ale ja tu będę próbował troszkę czasowo pograć. Może spróbuję założyć pułapkę na przeciwnika i spróbować dać mata. Niestety nie będzie to takie łatwe. Dosyć pasywnie się ustawiam, niestety. Coś trzeba szarpnąć. Na E5 trzeba grać. No to wieżyczka! Wieżyczka poszła, a miałem szczęście. No serdecznie dziękuję za tego mojego farta.
18 gier zostało. 99 osób! Jeszcze jedna osoba, proszę, niech ktoś dołączy i mamy setkę. Byłaby piękna liczba. Jeszcze raz wklejam link, może ktoś się skusi. Dołączenie do klubu i do turnieju zarazem. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Jedna osoba jeszcze jedna osoba. Niech ktoś dołączy, bardzo proszę. Dobra, niech się tata dołącza. I będzie świetnie. Tak, dobra, setka nie jest zła. I mamy 100 osób, 101 osób. Fantastycznie. Dzięki wielkie. Dotrwajcie wszyscy do końca. Turniej jest króciutki, więc myślę, że powinno się wszystkim udać. Wprawdzie niektórzy widzę, że mają pauzę, no ale 101 dalmatyńczyków, że tak się wyrażę brzydko. 102. Dobra, mamy już. Setka pękła. Świetnie. Świetnie, bardzo fajnie. Na prowadzeniu... Alcybiad, moi drodzy. No ale dużo osób jeszcze ma po dwa punkty, więc to spokojnie, spokojnie. Przy 100 osobach 9 rund to troszkę może być leciutko za mało. No 11 byłoby bardzo optymalne. Ale jest ok. Pierwsze koty za płoty. Czy styl Morozewicza mi się podoba? O, oczywiście dla oka jest świetny. Morozewicz już nie jest aktywny szachowo, z tego co zauważyłem, ale grał w szachy niezwykle ciekawie, twórczo. Tak jak Badur Dżobawa, powiedzmy. No, maksymalna moc. No, przede mną, no, Szwajcar, to jeszcze wiesz, to się powinno wyrównać niedługo. Jak mi idzie? No, dwa z dwóch, jeżeli to jest pytanie do mnie. Ja lubię jego pomysłową grę i nietypową. Dobra, ja również. Słuchajcie, mamy kilkanaście sekund do rozpoczęcia kolejnej rundy. I lecimy zaraz. No 3 plus 2 byłoby lepiej, piszecie na czacie. No, no lepiej jak dla kogo? No słuchajcie, no gramy 3 plus 0, no po prostu. Coś nowego. Dobra, Simon Master, lecimy. F4, no dobra, E5 to jest pewnie taki ruch znany tobie. Zaszalejmy. Okej, to G4 jakieś wrzucimy, G5, przepraszam, G4 trzeba od razu spróbować. A ciekawe, tak? No dobra, a tutaj zostawiam pionka. Okej. Tak, tutaj nie pozwolimy zrobić roszady. Tak, tak, może? Nie, może skoczek F6. Jednak do przodu. Aha. Roszadę trzeba zrobić. Ale będzie ostra partia. Już jest ostro. Mega. No dobra, pozwolę na bicie na F7. Chociaż tak mogłem zagrać. Pozwolę, pozwolę. Śmiem twierdzić, że białe mają dobrą pozycję. Hop. Pionkożerstwo nie zawsze się opłaca. Zobaczymy, czy w tym wypadku się opłaci. Niezwykle romantyczna pozycja z panem Simonem Masterem. Przydało się złączyć wieże. Jakieś już poświęcenia mi chodzą po głowie. Mojemu przeciwnikowi również. A ten ruch będzie bez sensu. Wyprowadźmy figurę. Dobrze grają białe, naprawdę dobrze. Białe są lepsze. Tak po prostu.
Nie ma sprawy, puchnę, nie ma sprawy. Ależ się dzieje w tej partii. Nabije. No, trzeba uważać, to jednak człowiek myśli o punkcikach. No dobra, już teraz myślę, że trochę się poprawiło w tej pozycji dla czarnych. Tutaj męczymy. Wieża jest wyłączona z gry, niestety. No grzecznie chyba wrócimy zaatakować, żeby nie podstawić niczego. To jest ważna sprawa. Może tak. Są opcje takie na wygranie materiału. Może teraz tak. Hop. 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 No to jest figura więcej. Dobra, dziękuję serdecznie, Simon. Było naprawdę gorąco. Naprawdę było gorąco. Ciekawie, ciekawie to wyglądało. Goniec G1. Faktycznie mogło być goniec G1. Zgadza się. Ja dzisiaj mało widzę. Słuchajcie, mało widzę. Para gońcy ciebie końcy. Tak gadają podobno. No, już jakieś remisiki powstają. Fajnie, fajnie, że 102 osoby, to cały czas podkreślam. Dzięki ludzie, że o 12 wam się chciało w niedzielę zagrać w szachy. Bardzo fajnie. Trzy rundy za nami, no. Jeszcze 6 rund i zobaczcie, jaki króciutki turniej. Sympatyczny. Całkiem przyjemnie. Ja się, Michale, zgadzam, że na szachy nie ma złej godziny, oczywiście, ale mimo wszystko, wiecie, niektórzy mają swoje plany, nie żyją tak bardzo szachami jak inni. O, witam cię, Passa, witam cię, Robercie. Widzę 3 na 3, nie odpuszczamy. Ciężko było wstać po sobotniej imprezie, ale dla szachów trzeba. Wow. Gratulacje imprezy i gratulacje tego, że wstałeś. Ja już nie pamiętam, kiedy byłem ostatnio na imprezie. Oj, 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 dawno, dawno, dawno. Niech ta pandemia się skończy i może szachową imprezę jakąś byśmy zrobili, słuchajcie. Niech pandemia się skończy i lecimy. Bajanista, lanie wieże, nie wzięta podstawił. Aha. Możliwe, Radku. Jakieś świąteczne oczko? Wiesz co? Możliwe. Do grudzień to taki magiczny miesiąc, więc jeszcze może jakiś turniej zrobimy do Wigilii, powiedzmy. JBA, witam pana Jerzego. No, zagrajmy inaczej, może E4. Dobra, mamy E5. A, F4 chciałem zagrać, zapomniałem. No, zapraszam, zapraszam do Olsztyna. Zrobimy zlot w pięknym Olsztynie. Olsztyn, fajne miasto. Dużo jezior, przyrody. No dobra, gramy tak. Czy taki ruch skoczek F5 jest ok? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że można to po prostu zagrać. Nie ma tego gońca białopolowego, o to chodzi. Teraz jakoś pozycyjnie trzeba. W ten sposób. Dobra, tak, zagrajmy. Będziemy męczyć. G4. Tak,
Pan D7 tutaj i leci skoczek. Na przykład. To skoczek do góry. Taki ruch B4 mi chodzi po głowie, żeby skoczka nie wpuścić, a przy okazji goniec B2. A, takie posunięcie. No dobrze. A, i to ja biję chyba tutaj. Tu pionek słaby zostanie. C3 się teraz przyda, żeby nie było tutaj wejść figurowych. Żadnych. Myślę, że goniec D5 może być dobrym ruchem. Tu na F7 się próbujemy wpakować. Chociaż chce mi się jeszcze figurę wyprowadzić. Bardzo nie mam jak tego zrobić chyba. Cześć princie, 3 on. Witam cię. Lecimy G5. Będziemy męczyć. Okej, tutaj zagrajmy. A, jest skoczek E7, taki ruch jeszcze. Tu będę musiał się wrócić. No, można było zagrać od razu G6. A nie, bo tutaj teraz będzie wisiało. Dobra. Lekko figurę wyprowadzimy. A myślę, że wymiana to będzie ok. Spróbujemy. Słabe pionki F7, D6 powinny tą partię przesądzić na moją stronę w tym wypadku. A to bywa różnie. Parę gońców, lepsza struktura pionów. No, powinno się tutaj to ułożyć pozytywnie, że tak się wyrażę. Mogę wziąć tego pionka. A, no mogę, biorę. Trzeba uważać też na króla, żeby nie było wiecznych szachów. Jeżeli hetman gdzieś tam ucieknie, to dajemy szacha i mata. A F8. A piony brać trzeba. Ok, dziękuję serdecznie, panie Jerzy. No, 4-4. A jak wam idzie? Dajcie znać. Słuchajcie, ale dziękuję za follow, ale słuchajcie, ale nie no, jakąś imprezę szachową to dopiero jak będzie można legalnie się spotykać, no niech to minie wszystko, to paskudztwo. To wtedy może coś się zorganizuje, jakiś turniej szachowy może, zobaczymy. Kto wie, jak to się ułoży. No i robi się ciasno w czołówce. W okolicy świąt myślę, że zagramy. Wydaje mi się, że słuchajcie, jakoś przed Wigilią jeszcze coś byśmy zagrali, bo już wiecie, jak Wigilia jest i święta, to już każdy ma ten swój czas odpoczynku, więc wtedy zrobimy sobie pewnie jakąś przerwę. Może w nowym roku, na początku stycznia coś machniemy. Pomyślę nad tym. Mając taką dużą grupę na liczesie, to będzie małe piwko, że tak powiem. Także sobie damy na pewno radę. Dwa na cztery. No to 50%. To nie jest źle. W Titled Tuesday też zawsze walczę te 50% lub troszkę więcej. 7 partii do końca. No zobaczmy, jak to wygląda. Bajanista gra białymi. A tutaj już chyba doprowadza. Zaraz. Pionki idą w tą stronę? Tak. Zaraz czarne idą w tą stronę. Ok. 0-1. Czas. Tak to właśnie bywa. Któż tu jeszcze gra? Zobaczmy. O, fajne jest w ogóle w tym Szwajcarze, że
Jest podgląd partii. Wasilowska 22. Pozdrawiam trenera pana Piotra oraz zawodniczkę. Fajnie, że gracie. Oj, 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 tutaj coś. Tutaj było bicie. Ale tu jest czasówka, to jest czasówka, to chodzi o czas. Właśnie o to chodzi, że czas tu jest bardzo ważny. Trzeba szybko robić ruchy. Oj, właśnie, i otóż to, słuchajcie, ten czas jest jednak nieubłagalny. Niektórzy pewnie się denerwują, że przegrywają na czas, ale słuchajcie, taki jest element gry, trzeba się do tego też troszeczkę przyzwyczaić. Witam cię, strzelcu, witam serdecznie. Okej, 20 gier do końca, czy to się aktualizuje w ogóle? No właśnie nie, bajanista, lecimy. No dobra, C5 niech będzie. Dalej to samo. B3. Takie ruchy też gdzieś widziałem. Zagrajmy sobie D5. Te D3 było dobre? No właśnie, tempo więcej. No i poruszacie. Okej. Okay. Zabawa jest, myślę, że najważniejsza, to prawda, ale ten element sportowy zawsze gdzieś tam istnieje. Tu na F2 chce mi się gdzieś tam załadować. Jakiś hetman B6 zagramy. Na razie tak standardowo te wieże wyprowadzone. To tu mam taką pułapeczkę. Nie, nie mam tej pułapeczki. Nie, mam. Wszystko się spina. Wszystko się spina. Na szczęście tak. No skoczek D4 to tam wybije najpierw i potem tu. Bo tu podwisa na E8. Trenuj, pulchny, trenuj, trenuj. Dobra, jest tutaj pionek więcej. Szach jakiś. No tak. Trzeba się troszkę przybliżyć tym hetmanem do obrony. Przeciwnik ewidentnie ma ochotę mnie załatwić. I słusznie. Co tu się porobiło? W tejże pozycji. Ła! Tutaj nie zauważyłem. No nieźle. No nieźle. Oj, będą porażki. Będą porażki, szachusiu. Cóż ja mogę? Się chyba trzeba poddać. Jeszcze może jakieś strachy na lachy zrobimy. No właśnie, dobry ruch. Skoczek G8. Skoczek G8 było, no nieistotne. Jest partia przegrana, także gratulacje, bajanista. Świetnie zagrałeś. No ja zagrałem trochę gorzej. Cóż zrobić? Nie można wiecznie wygrywać, przynajmniej będę miał jakąś motywację do dalszej gry,
żeby gonić czołówkę. Dziękuję serdecznie, gratulacje. Kim ty jesteś, człowieku? Muszę cię zapamiętać. Bardzo ładnie. Ach, nie znam, nie znam. Przedstaw się, jeśli jesteś na czacie. No, też masz, Michale, 4 na 5. No, to może się spotkamy, może się spotkamy. Czy to ty jesteś bajanista Iron Fighter? No tak, no podstawiłem, no normalne. Ja dzisiaj mówię, dzisiaj jestem do ogrania. Łatwiej niż w tygodniu na przykład mnie dzisiaj ograć. Niedziela, niedziela, słuchajcie, to jest, wiecie, dzień taki leniwy trochę. 4,5, no dobra. No ja mam 4. No ale 4 z rzędu wygrane to też jest ten Buchholz trochę lepszy, więc jeszcze mamy kilka partii, spokojnie. Będziemy walczyć. Możemy grać, możemy grać, nie ma sprawy. Nie no, dwucyfrowy ranking to chyba nie jest tak źle. Słuchajcie, trzeba próbować, nie bójmy się grać w turnieje, gdzie uważamy się za najsłabszego zawodnika, no to nie o to chodzi, trzeba próbować, ja to zawsze namawiam. Ja też gram w Titled Tuesday, dostaję bęcki sromotne, no ale walczę z tymi ludźmi, no. Trzeba grać, tyle. Ale fajny ten Szwajcar, bardzo fajna tabelka, fajnie to wszystko wygląda, wiadomo z kim się grało. Spoko, Olcybiat tu jeszcze walczy. Och, te sekundy, no więcej czasu mają czarne i figurę więcej, no to powinno być ok, to już podstawka, tak. Radek chyba zwycięży w tej pozycji. Dokładnie tak. Do grupy na Liczesie zapraszam, tutaj jest, już wklejam link. Tak, Radek wygrał. Gratulacje Radku, 5 z 5. I runda za kilka sekund. Maksymalna moc. Proszę cię bardzo, Macieju. Jedziemy. Tutaj wałżańskie schematy. Benoniowe. Okej, Kacprze, jakieś tam komendy się wymyśli na Twitchu. Liczę na ciebie. Ja to w tych nowinkach jestem noga. No i cóż tu mają grać czarne i cóż mają tu grać białe? Goniec D7? Co to za posunięcie? O, taki ruch dziwny. Dziwny ruch, goniec D7. Moi drodzy, tak przy okazji jeszcze przypomnę wam, że od wczoraj pojawiła się opcja wspierania kanału. Tam jest za niecałego piątaka taka ikonka do kupienia. No, nie wiem, czy się orientujecie, można zobaczyć. Na czacie, potem na YouTubie będzie widoczny przy swoich nickach. Jeśli macie ochotę, to zachęcam. To taka mała bzdurka, powiedzmy, no ale YouTube takie daje możliwości, a w przyszłości bonusy będą ciut droższe, ale bardziej edukacyjne, więc myślę, że skorzystamy z tego. Więc zapraszam do zapoznania się, jak ktoś ma ochotę wspierać kanał. Będzie mi niezmiernie miło. Można sobie zerknąć. Tam jest opcja taka wesprzyj. Dopiero pojawił się pierwszy próg, ale będą kolejne. No Maciej, masz tu coraz mniej czasu, co mnie niezwykle cieszy. Wygrać z Maćkiem to jest już, słuchajcie, nie jest taka prosta sprawa.
Myślałem o partnerstwie na Twitchu. Znaczy nie myślałem, chcę do tego, dążę do tego. Muszę mieć po prostu średnią ilość widzów 75, więc robię co mogę. Myślę, że powolutku. Tu zagramy E5. No i co teraz? Mogę tak? Wymiana. No i białe lepsze. Oj, tutaj już Macieju, Macieju, się sypie wszystko. Wieża wisi, skoczek wisi. Bardzo mi przykro. Mam cię. Dzięki serdeczne, Maciek. Uratowałeś honor szachusiowy. Zobaczmy na liderów, słuchajcie. Alcybiad z banistą. No, jakby to ocenić? No, biały lepszy. Biały lepszy, zdecydowanie. Goniec lepszy. Chociaż goniec E5 też dobry. Aczkolwiek pionek więcej jest chyba u białych. Tak, dlatego też i lepszy. Szkoda, że niektórzy nie grają do końca. Buchholz spada potem. No, nic na to nie poradzisz. Tak to już bywa. Jakby się udało zrobić jakiś turniej na nagrody prawdziwe, jakieś losowane czy coś, to może wszyscy by się, że tak powiem, zmobilizowali do tego, żeby próbować grać dalej. A bardzo ładny ruch F5 u banisty, trzeba przyznać. Podważa troszeczkę tego gońca. Wieża. Aha, tam grozi na F7. Bardzo sprytne zagranie chyba. Jak dobrze widzę. Wieża F7. Goniec F7. Ale na F3 też z szachem jest bicie. A, i hetman wybił. To nie. To nie, to nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. O, to już tutaj Alcybiad zamiótł. Ładnie, Radku. Gratulacje. Radek ma 6 z 6. Moi drodzy, jak macie ochotę na treningi z Alcybiadem, odezwijcie się do niego. Kandydat na mistrza. Bardzo fajny człowiek i trener. Może wiele nauczyć. Prywatnie mój bardzo dobry, że tak powiem, a brat bym powiedział, którego nigdy nie miał. Radek ma 5 rodzeństwa, w tym 4 braci. No tak się zawsze śmiejemy. Także Radka serdecznie polecam. Radosław Malczyk, mam nadzieję, że tutaj się nie obrazi, że zdradzam jego tożsamość. Zresztą chyba Radek ma też napisane w niku, więc chyba jest ok. Tak, jest Radek też w niku. No Radek, chyba będziemy grać teraz, coś czuję. Chyba mnie ściągasz, będziemy walczyć. No tak, Buchholz duży, Buchholz duży. No właśnie, walczymy, walczymy. Słuchajcie, 103 osoby, świetnie. Jednak 103 osoby. Mamy rund ile? 6 rund było, jeszcze 3 rundy nam zostały, już niedługo. No widzę, ludzie walczą tutaj, walczymy, walczymy, czas ucieka. Trzeba grać szybko. Oj, wieża poleciała, poleciała wieża. Szybkie ruchy, niestety białe mają, chyba nie zdążą, chyba niestety nie zdążą. No właśnie, tak to bywa z tym czasem. No i za kilkanaście sekund znowu gramy. Chociaż Radek może niekoniecznie mnie teraz ściągnie, dużo osób ma jeszcze 5 punktów. Zobaczymy, jak komputer dobierze. Mamy lidera, 6 na 6. 3 na 6, jak na mnie jest ok. No gratulacje, Piotrek. I o to chodzi, żeby mieć swoje właśnie jakieś tam cele i się z tego cieszyć. Szachmistrz. No to jedziemy, panie szachmistrzu. Zagramy może obronę nowoczesną. A co tam? Poszalejmy. Okej. Się spróbujemy wpakować. O, ta wymiana nie jest dobra dla białych. Otwiera mi gońca, nie ma czarnopolaka. Chociaż tutaj też puściłem na F5, no ale coś za coś zawsze.
Piona na G5 podstawiłem, a też B5 grozi. Teraz wyszło dobrze. Dobra. Podciągniemy figurę. Trzeba zagrać tak. Pionek na E4, zobaczymy. Pionek E4? Można? Nie muszę się w sumie z tym śpieszyć, tak, zagrajmy. No, szachmistrz twardo tutaj broni pozycji. Gdzieś tam jakieś przełomy muszą nastąpić w końcu. Dobra, bijemy. Chyba jest dobry moment. Potem goniec F5, chyba że pionek wybije. Wieża tutaj. No, goniec. Bicie, bicie. Wieża E4, hetman. A takie są jeszcze pułapki. Tutaj ewentualnie jeszcze można zagrać. Nie, to będzie trochę ryzykowne, tak, zagrajmy. Alfreda Szklarskiego, nie znam książek. Pierwsze słyszę. A to o szachach? Coż to za pozycja? Czy tu jest blisko remisu? Tak, będziemy bronić. E4 jakieś są opcje. A tu bije. No tak, tu już mam przeciwnika. Dziękuję ci, szachmistrzu, ale była partia. Alcybiad gra, Alcybiad gra. Zobaczymy lidera. Wieżówka, no chyba niezbyt przyjemna. Tutaj czarne powinny być zadowolone z remisu. Raczej blisko remisu jest. Dokładnie, chociaż tutaj, no nie, król wróci. No trzeba chyba bić pionka. A broni, fajnie. Tylko ten czas, tu chodzi o czas, słuchajcie. Czasu mało. Radek walczy, Radek walczy. Tu Attila 90 musi grać szybko. No tak. Bicie, bicie i pionek. Mamy chyba remis. Chyba, że będzie czasówka. O, białe chcą wygrać. Białe chcą wygrywać tą partię, słuchajcie. Aja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 j. Będzie drobienie hetmana z szachem. Ale sprytnie grają białe. Wow, ale posunięcie. Tutaj szach na B3 chyba jeszcze jest.
No właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi. Aj, 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 co tu się dzieje? Ale partia, co tu mają zagrać teraz? Chyba to jest, ale czas, 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 czas. Szybkie szachowanie, ale się dzieje, słuchajcie. Co za partia, niesamowicie. Attila wygrywa z Alcybiadem. Ale białe pograły tutaj sprytniej, szybko. No gratulacje. No Radku niestety tym razem się nie udało, ale lider pogoniony. Przynajmniej się zrobiło ciekawie w tabelce. Pięć osób ma po 6 punktów, słuchajcie, a dwie rundy do końca. Turniej zaczyna się zaraz kolejna runda, a przedostatnia. Ósma runda startuje. Attila, właśnie gramy z Attilą. No dobra, to jedziemy D4. Dobra, zbijemy to. Jest taki wariancik tutaj z gońcem na F4. Okay, tam jakiś kramnik grał fajne rzeczy tutaj, tylko nie pamiętam dokładnie tych niuansów. Powiedzmy, że tak, jak tu się przebijać? Trzeba się przez E4 chyba przebijać. Zagrajmy H3 profilaktycznie. Poczekamy na ruch przeciwnika. Pozycja niezwykle symetryczna. Czy można B4 w ogóle zagrać? Mamy zaraz odpowiedź. Zagrajmy tak. Spróbujmy w ten sposób się przebić. Jakieś plany matowe się pojawiają. Albo i nie. To było do przewidzenia. Zdwoimy te wieżyczki. Myślę, że biały lepszy. Pionki na czarnych. Aj! Takie posunięcie. Teraz to tego troszeczkę nie doceniłem. Miałem dobrą opcję. I co teraz? I co teraz się wydarzy, moi drodzy? Hetman D8 chyba ratuje, ale tam wejdę do obozu i tak będę trzaskał piony. No właśnie. Jeden szach, to uciekam królem. Nic się nie dzieje. Biorę kolejnego pionka. Przeciwnik chce mi dać mata, ale mam taki szach. Na szczęście. I taki jeszcze. Można tutaj już powymieniać wszystko. Myślę, że tutaj po prostu. Dziękuję za followka. Dziękuję ci, Attila. No, 7 na 8, słuchajcie, dogoniłem troszeczkę czołówkę, ale reszta jeszcze walczy. No dobra, 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 dobra. Tutaj mamy Alcybiada. Porówno w pionach czarny chyba lepszy, muszę stwierdzić, gdyż dziękuję ci, Ktosek za follow'a. Goniec, lepsza struktura pionków, no ale jeszcze grać można, oczywiście jakieś F6 nieprzyjemne. No ale czas, tutaj czas jest ważny przede wszystkim. A my niektórzy lubią grać 3 plus 0. Dobrze się w tym czują. 6, no właśnie, skoczek odchodzi i chyba tutaj jest strzał niebezpieczny. Ale nie, bo jest szach, a nie, bo wraca. Ale się dzieje. Dziękuję ci serdecznie za follow'a. O, w title Tuesday, żeby było 7 na 8. No właśnie.
To by było dobre. Partnera u szachusia. O czym? Nie rozumiem, o co chodzi z tym partnerem? Chodzi o partnerstwo na Twitchu, czy? Aha, o to chodzi, tak, tak. Średnia widzów ma być 75. No, jeszcze trochę brakuje. Bo wyrobienie tych godzin wszystkich, czy tam dni streamów, to tak. To jest łatwiejsza sprawa. No tutaj... tutaj Alcybiad ma więcej czasu. To już chyba sprawa przesądzona, znając Radka. Poza tym pionek wisi, tak jest. No tutaj już spokojna głowa, myślę, że u białych. Czy można zbić tutaj? Chyba można. 6 na 8, brawo, brawo, brawo. O, witam cię, Kruci. No tak, Radosław wygrał. I buchocem mnie tutaj bierze. No dobra, czekamy na rozgrywkę kolejnych partii. Niech się kończą i o, zobaczymy passa z goalkeeperem. Czasówka, czasówka, ale tutaj czarne mają zwycięstwo już czasowo i czasowo i tak, dokładnie. Gratulacje. Gratulacje, Robercie. Aleks, troszeczkę tam musisz nadgonić. Trzech zawodników ma po 7 punktów. No do końca nie wiadomo, co tu się wydarzy, słuchajcie. I za chwilę ostatnia runda, moi drodzy. Za chwilę ostatnia runda o wszystko. Alcybiades. Ok, no to jedziemy klasycznie. Aurona królewsko-indyjska. No dobra, no nie wiem, co grać w sumie teraz. No dobra, D5 niech będzie. No muszę się męczyć z tym debiutem, bo nie znam. Niech będzie tak. No to tak, chyba grzecznie trzeba grać. Może tak? A to powstały koślawce. Taka trochę ala francuska wyszła. A ja wrócę sobie tym gońcem grzecznie. Jakiś plan C5 trzeba tutaj zasugerować za chwilę. Może najpierw A6, żeby skoczka nie wpuścić. Może się nie śpieszyć. Dobra. Może B6, C5? A dziwne szachy dzisiaj gramy z Radkiem. Tutaj tam dostałem potrzask. Okej. No i dobra, C5. Ważne, że mam gońca czarnopolowego w tej sytuacji. D4, koń F6 to jest trąbowski. Trąbowski. Atak trąbowskiego, dokładnie to się nazywa. O, będę miał przynajmniej sprawę wyjaśnioną z białopolowym gońcem. Tutaj taki ruch. No bije. Okej.
możemy skoczka troszeczkę wyżej hetmanem. Okej, tutaj cyk. No tak poszło, a tego się nie spodziewałem. To ja nawet chciałem, żeby tak zostało. To jest w ogóle ciekawe bicie tu, tu, tam. Król bije i tu jest bardzo ciekawe, ale chyba tak się nie skuszę na to. Nie no, hetmanem zbije. Cóż to za poza? A to tak, wchodzimy z szachem. Dobra. Przerzućmy skoczka na G6. No nie ma wyjścia, muszę tak zagrać, oddać pionka, żeby tą aktywność złapać mimo wszystko. O, to wieżą tam się wpakujemy. Będziemy straszyć. Jednego szacha można dać. Okej. Okay. Może tutaj. Czasu coraz mniej. Zaraz, czy ja tu nie przegrywam przypadkiem? Nie no, chyba nie. Skoczek na G6 broni ważnych pól. Ale się dzieje. No właśnie, jak grać dalej? Tak, muszę oddać te pionki. Aha, tu się broni. Szacha dajmy. Jeszcze jednego szacha. W zasadzie nie wiem, jak to ugryźć. Jeszcze raz tak. No dzięki Radku, dzięki. No działo się jak zwykle w tej partii. I czy udało mi się zwyciężyć w tym turnieju? Słuchajcie, pół Buchholza tylko. Jest na to duża szansa, jeszcze to nie są oficjalne wyniki. Jedna gra do końca została. Udało mi się. No dobrze, dziękuję Wam serdecznie za ten turniej. Fajnie, fajnie się grało tego Szwajcara. To jest zawsze jakaś odmiana ciekawa. Dziękuję serdecznie. Piszcie, jak Wam poszło.